Cześć, tu Ernest. W tym filmiku dowiecie się, jak wykonać wyzwania od trutki. Dzięki tym wyzwaniom odblokujecie nowy, fioletowy styl do tej postaci, jej plecaka i zbieraka. Jak coś, to w opisie macie minuty poszczególnych wyzwań. Zaczynajmy! Pierwsze wyzwanie polega na wbiciu 40 poziomu karnetu. Proste. Drugie wyzwanie rozkazuje nam wykonać 9 celów tej misji, czyli 9 dowolnych wyzwań z tej misji. Trzecie wyzwanie już coś oferuje do roboty. Musimy odwiedzić 3 różne food trucki. Na wyspie jest kilka furgonetek, które zajmują się sprzedażą jedzenia. Jeden taki food truck stoi na południu od Słonych Strzech. Jest to charakterystyczna furgonetka burgerka. Aby to wyzwanie wykonać, należy po prostu stanąć przy 3 różnych takich furgonetkach. Druga lokacja furgonetki znajduje się na północ od przyjemnego parku. Tutaj znajdziecie kolejną taką samą furgonetkę, ale ponieważ jest w innym miejscu, prawdopodobnie zalicza się jako oddzielna. Trzecia furgonetka stoi na północ od zalewu zastoju, przy pustej drodze. To już jest inna furgonetka. Jeszcze jedna taka furgonetka stoi na jednym ze szczytów górskich w tym miejscu. Ta furgonetka zajmuje się sprzedażą lodów i też powinna się zaliczać. Do tego wyzwania potrzebujecie tylko 3 różnych lokacji i nie ma znaczenia, w jakiej kolejności je odwiedzicie. Następne, 4 wyzwanie zleca nam zdobyć srebrny medal przetrwania w 3 różnych meczach. Medale przetrwania zdobywa się za nasze miejsce zajęte w meczu. Aby otrzymać srebrny medal przetrwania, trzeba znaleźć się w 25 ostatnich graczy przy życiu. Do tego wyzwania polecam tryb solo. W tym trybie chyba najłatwiej jest wykonać to wyzwanie. Dla niepewnych dam znać, że to wyzwanie można wykonać nawet, jeśli macie już pełną kartę medali. Srebrny medal przetrwania można zdobyć tylko raz w meczu. Dlatego musicie zrobić to w 3 różnych meczach. Piąte wyzwanie zleca nam zdobyć 3 likwidacje z pistoletu maszynowego. Do tego typu wyzwań polecam na porządkę. Tutaj jest odradzanie, mnóstwo broni i czasu. Nie ma chyba lepszego trybu do tego typu wyzwań. Szóste wyzwanie brzmi: przeszukaj 7 skrzyń w punktach orientacyjnych. Punkty orientacyjne są praktycznie wszędzie. To są miejsca, które nie mają swojej nazwy na mapie, jak na przykład Słone Strzechy, ale są wyróżnione w lewym dolnym rogu. To są różne chatki, złomowiska, wyspy, iglo czy mosty. W każdym punkcie orientacyjnym jest jakaś skrzynka. Czasami nawet 3 lub 4, jak na przykład na tym moście. Proste. Już siódme wyzwanie brzmi: osiągnij 100 punktów zdrowia i osłony w 3 różnych meczach. To też jest banalne. Możecie to wykonać na różne sposoby. Najłatwiej i najszybciej będzie na naparzance, gdzie wypada mnóstwo kewów. Możecie też wylądować w rwanych szuwarach lub w bagnistej wiosce obok i tam zniszczyć beczki z siorbem. Albo całą cysternę z siorbem. To proste wyzwanie. Zróbcie je jak chcecie. Ósme wyzwanie zleca nam zadać obrażenia z broni zwykłej, niepospolitej i rzadkiej w jednym meczu. Bronie zwykłe to dowolne bronie o szarej klasie rzadkości. Niepospolite są o kolorze zielonym, a rzadkie o niebieskiej klasie rzadkości. Polecam ponownie na parzankę, gdzie można znaleźć cały wachlarz broni o różnych klasach rzadkości i z łatwością wykonać to wyzwanie. W naparzance szybko wykonacie też 9 wyzwanie, które polega na zadaniu 2500 obrażeń strukturą wroga. Struktury wroga to dowolne budowle naszych przeciwników. To chyba jasne, co trzeba zrobić. 10 wyzwanie wysyła nas w odwiedziny 3 różnych przystanków w jednym meczu. Oto mapka, na której zaznaczyłem wszystkie lokacje przystanków na wyspie. Aby to wyzwanie wykonać, w jednym meczu należy odwiedzić 3 różne przystanki. Czuję się trochę jak zacięta płyta, ale naprawdę. Na naparzance będzie najłatwiej, ponieważ są tam lotnie i odradzanie. 11 wyzwanie brzmi: zdobywaj tytuły specjalisty od broni, zadając obrażenia. Tytuł specjalisty to osiągnięcie, które można zdobyć w każdym meczu, zadając obrażenia broniami z różnych kategorii. Oto ile dokładnie punktów obrażeń trzeba zadać, aby zdobyć tytuł specjalisty tych kategorii. Najłatwiej będzie wam to wykonać na naparzance. Dodam jeszcze, że w jednym meczu można zdobyć tylko raz tytuł specjalisty od danej kategorii. Mi w jednym meczu naparzanki udało się zdobyć 3 takie tytuły w bardzo szybkim czasie. Ze snajperki, strzelby oraz M-ki. Ostatnie wyzwanie brzmi: jako pierwszy złów rybę, wyląduj po skoku z busa lub zdobądź likwidację. Oto jak ja bym zrobił to wyzwanie. Najpierw rozpocząłbym mecz w oddziałach, bez uzupełniania, bo tutaj zazwyczaj każdy zaczyna grę, by po prostu pograć, a nie robić wyzwania. Następnie od razu dałbym nura w dół. Pierwszego dnia, kiedy to wyzwanie wyjdzie, prawie każdy będzie chciał je wykonać. Pamiętajcie, że aby to wyzwanie wykonać, trzeba zrobić tylko jedną z tych 3 rzeczy jako pierwszy. Nie wszystkie 3. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.